u podstaw bardzo wielu problemów ludzkich są właśnie te niewinne, jak tu mówimy, wróżby, amulety. To nam daje wiele do myślenia i kiedy zdiagnozujemy taki stan, to widzimy, że odejście od takich zasadniczych fundamentów, kanonów wiary prowadzi na tak rozległe bezdroża i człowiek właśnie na tych bezdrożach ginie. W telewizji, kiedy szczególnie porą wieczorową i nocną spróbujemy otworzyć kilkanaście kanałów telewizyjnych, to zauważamy, że co któryś zajmuje się właśnie tymi problemami ezoterycznymi, wróżbiarstwem. Mówi się, że Polacy na te zabawy, w cudzysłowie, wydają rocznie około 2 miliardów złotych. To jest potężna suma, która została użyta nie na budowę człowieka, nie na pójście, powiedzmy, na doskonalenie, na jakieś uposażenie, powiedzmy, na kształcenie, na czynienie czegoś dobra, tylko na spustoszenie. To jest poważny problem, ale my nie zdajemy sobie z tego sprawy tak zasadniczo i wiemy, że bardzo wielu ludzi z tej formy rozrywki korzysta, która wcale nie jest rozrywką.